Młodzieżowe Centrum Kariery OHP realizuje projekt Równi na rynku pracy. Na czym ten projekt polega? Projekt ten skierowany jest do młodzieży między 18 a 24 rokiem życia. Do młodzieży, która nie uczy się i nie pracuje, jest nieaktywna zawodowo. Właśnie celem tego projektu jest zaktywizowanie tej młodzieży, żeby mogła podjąć pracę, żeby mogła odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. A w jaki sposób planujecie i chcecie zaktywizować tych młodych ludzi? Zaczęliśmy projekt od wsparcia doradcy zawodowego, niebawem zajęcia z psychologiem, a później już będziemy realizowali szkolenia zawodowe, które są dobrane według predyspozycji zawodowych naszych beneficjentów, a także płatne staże u pracodawców półroczne, które będą pozwolą tak młodzieży nabyć nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Duża grupa osób skorzysta z tej pomocy? W ruchu jest to 30-osobowa grupa. Projekt już się rozpoczął. Do kiedy będzie realizowany? Do końca roku 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.